Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Medium. Kontynuujemy, zobaczymy czy dzisiaj czujnik pulsu będzie w stanie mi tutaj pokazać cokolwiek bardziej interesującego. Już na dobry początek puls koło stówy, ponieważ cholera, no robię to... To wszystko przed 30 sekundą. Prawie 10 lat i nadal włączanie nagrywania to jest dla mnie pewna doza stresu, proszę państwa. Tyle rzeczy się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Nie był jakiś pełny akcji, ale za to dowiedzieliśmy się całkiem sporo na temat bohaterów, którzy się tutaj znajdują. I od razu parę rzeczy. Mówiłem, że nie wiem, kogo gra tutaj Troy Baker i czy to jest jego głos jakby w roli Tomasza. Otóż nie. Troy Baker gra głos naszego ukochanego baletowego starego. Nigdy nie sądziłem, że Troy Baker zostanie moim starym, nawet jeśli tańczy balet. Tak więc naprawdę chłop potrafi głosem pracować, chociaż na to dowodów mieliśmy już chyba wiele. Druga rzecz, kolega, którym teraz się poruszamy, czyli mroczna wersja z drugiego świata Tomasza, to jest, uwaga moi drodzy, aktor, którego nazwisko zawsze mi się myli, pan Marcin Dorociński, czyli nasz ulubiony szachista z Gambitu Królowej. I on tutaj użycza twarzy i chyba motion capture. Tak. Zgodnie z waszą prośbą odpaliłem też imiona obok kwestii. Rozważałem też, żeby włączyć wam większy tekst, aczkolwiek cholera, on jest wtedy trochę za duży. Mimo wszystko, troszeczkę za dużo tego ekranu zajmuje, dlatego zostawiam domyślnie, ale są kolory i są imiona rozmówców, tak więc powinno być czytelnie. A teraz zostawcie lajkę, że lubicie Medium, a ja lecę przed siebie i muszę przyznać, trochę się cykam, bo jesteśmy teraz w głowie Ryszarda, jako eteryczny Tomasz. Kurwa, brzmi jak nazwa chłopa, co po 23 się odpala na TVP1, żeby ci przyszłość przewidywać. Jesus fucking Christ. Na jakiś podejrzany budynek wygląda jak jakaś willa, która jest opętywana przez łapska. Oj, gra się skraszowała, zajebiście. Fuck me. Dobra, kontynuujmy. Już przyznam się, troszeczkę zapomniałem, jakie problemy ta gra miała, jeżeli chodzi o crashowanie. Mogę sparować atak. Aha, okej, dobra, czyli te bicze z gówno utkane będą mnie atakowały, co? No dobra, i co, kurwa, bić się chcesz? Gówno mnie ubijesz. Znaczy, gówno mnie ubije, to są takie trochę gówniane te macury. Bakery, jestem niepokonany w tym świecie. Ała, dobra, nieważne, przyjebało mi. Ja poczekam, aż mi się trochę życie zregeneruje, Jesus. Nie tak mocno miałeś mnie pierdolnąć, macowniku jeden. Naprawdę wygląda, jakby było utkane z błota i lub bądź z gówna. Domyślam się, że ta tarcza nie działa tak jak tarcza naszej głównej bohaterki. Że się ją może trzymać non-stop, dlatego lepiej się pośpieszyć. Jo! Dobra, Tomaszu. No mówię wam, że... w nim tkwił jakiś wewnętrzny demon bycia, no kurde... Nie chcę mówić nawet słowa pedofil, bo ono jest tak po prostu nieprzyjemne aż do wymawiania. No ale nim był. I ewidentnie obudziło się to w momencie, w którym poznał córkę Tomasza. Jakieś nieprawdopodobnie złe rzeczy się tam działy. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? O, to mały Ryszard. Albo nie, to jest on, Ryszard, teraz. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Jakie tutaj w ogóle, kurde, zajebiste rzeczy się dzieją. Zwiedzamy mózg chłopa, który skrzywdził córkę jednego z bohaterów tej gry. Znaczy, dobra, może nie będę nazwał tego zajebistym, bo jest to trochę chore, ale niewątpliwie jest to ciekawe i faktycznie pokazywanie imion pomaga, bo nie miałbym pojęcia, co to jest za dzieciak, a teraz przynajmniej wiem, że to Ryszard. Czyli on w swojej głowie jakby jest uwięziony wśród tych demonów i jest dzieckiem? Może dlatego, wiecie, interesują go dzieci. Nie wiem, ale kolejny, kurwa, nóż mogę znaleźć. Nóż ojca, coś tym rozetniemy. Dobra.
jak nic. Jakby niestety w dużej ilości przypadków osoby, które są po prostu... Nie, jakby... Kurwa, no... Pedofile mieli w przeszłości doświadczenia, które sprawiły, że oni tacy są. Albo one. Kobiety też mogą takie być. Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Chociaż muszę przyznać, jak tak teraz słucham, to raczej brzmi, jakby miał dobrą relację z ojcem. I nie było tak, że to ojciec go skrzywdził, molestował, dlatego on potem molestował dzieci, które były o w jego wieku. Jesus fucking Christ, proszę mi tutaj ścian nie przesuwać. The army is heading out west, and I'll be going with them. But no, I don't want you to go. Muszę wam przyznać, nie spodziewałem się tego, że będę zwiedzał głowy innych, jak u inni ludzie. To jest wizja w wizji. But sometimes what we want isn't what's important. You understand? I... When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Coraz ciemniej się robi im dalej w ten korytarz ID+. Swoją drogą, tak jak teraz myślę o określeniu, że ktoś ma dirty mind, to popatrzcie na mózg tego chłopa, no cały jest zalany jakimś syfem. Glizdami, odchodami, błotem płynącym po ścianach. Ten to ma dopiero zwichrowaną łepetynę. Dobra, przejdźmy przez drzwi i co znajdziemy dalej? Mam wrażenie, że tutaj gameplay może być troszeczkę inny niż normalnie jak gramy Marianną. Mamy teraz pokonać demony Ryszarda, ale czy autentycznie Tomasz ma zamiar wykorzystać eterycznego Tomasza do jakby uleczenia Ryszarda, żeby co mu wybaczyć? Ja miałem wrażenie, że on go zajebać chce. Co mamy tutaj? Medal. Virtuti Militari, toż to jest cholera najwyższy order, jaki w Polsce można dać za zasługi. Proszę, proszę. Okej, okay, tutaj już nic się nie znajduje. No dobra, czyli ojciec w wojsku, wysoko odznaczony, syn, który za nim tęsknił. Do czego to wszystko prowadzi? Tutaj fajka. Nic ciekawego się z tego nie dowiadujemy. Ja chcę informacji, kurwa. Szufladę otwórz, nie wiem, rybę obczaj, o Boże, moi dziadkowie mieli taką szklaną rybę na szafie w pokoju, w którym zawsze spałem, jak ich odwiedzałem i byłem przerażony, ta ryba w nocy wyglądała straszliwie. Dobra, to co, nożem jakby mogę przejąć? Duchowe uderzenie! Jo! Nie mogę duchowego uderzenia zrobić? Czy ja się muszę naładować, czy po prostu tutaj mi sugeruje? Tak, to wygląda jakbym musiał się naładować. Znaczy, proponuje mi tutaj duchowe uderzenie, ale nie mam go jak wykonać, szczerze mówiąc, bo nie jestem naładowany. Czy ja czegoś tutaj nie widzę? Może na przykład przy tym biurku jakieś duchowe widzenie? Tak jest, coś tutaj mamy. Cyku-myku! Notatnik. Szkicownik, taki jak miał Ryszard, jest też tutaj w jego głowie. O! Oh shit, kominek się zapalił? Nie wiem, ale tutaj też pewnie widzenie mi coś pokaże, co? Ta, w kominku. Co my tutaj mamy? Nóż ojca. A kopertę otworzyliśmy. Jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej składam najgłębsze wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci porucznika Tadeusza Tarkowskiego. Bohater, którego śmierć opłakujemy, oddał życie za najszlachetniejszą ze spraw. Ojczyzna będzie mu po wsze czasy wdzięczna za ofiarę złożoną w obronie naszej wolności i niepodległości, minister spraw wojskowych. Okej, okay. Ale ojciec zginął walcząc. Cholera jasna. Ten tutaj eteryczny Tomasz wydaje się być jeszcze bardziej doświadczony w przemieszczaniu się po tym eterycznym świecie duchów. No dobra, to czas przypierdolić uderzeniem, a za tym się jakiś obraz chyba kryje. Cyk, duchowe uderzenie. O, kome, home, ho! Bueno! O Jezus! A! Jak jasno. Aż widać na kamerce, że mnie tak rozświetla. O! Zmiana scenerii, co? Dobra, jesteśmy na pięknej wsi spokojnej, wsi wesołej ewidentnie. Okej, then. Eteryczny Tomasz, swoją drogą, jakby ewidentnie wy zasugerowaliście w komentarzach, że tak samo jak w przypadku Marianny, to są dwa osobne byty, tylko że Tomasz nie jest wielkim fanem.
swojej drugiej osobowości, tej eterycznej, dlatego się od niej odciął, nie lubi jej i tak sobie się musi z nią przekomarzać, kiedy Marianna współpracuje. Róża. Dlatego też w tej chwili mamy Tomasza, który jest jedną osobą i mamy eterycznego Tomasza, który wydaje się być taką jego, no, bardziej cwaniacką, troszeczkę skurwiałowatą wersją, której Tomasz ewidentnie nie lubi. Co my tutaj znajdziemy? Hello! Cyk, zdjęcie. Róża. Dobra, kim dla Ryszarda była Róża? Oto jest pytanie. Na pewno jest jej tutaj zdjęcie naszkicowane. Węgiel też obok leżał w opakowaniu. Nie wiem, była bliska jego sercu? A raczej gdyby to była jego matka, to by było napisane Matka Ryszarda, a nie Róża. Więc chodźmy przed siebie i sprawdźmy, co tu jeszcze odkryjemy. Coś na ławkach leży, może jakieś ślady w powietrzu, ćmy, motyle. Nic. Tylko labirynt. Tajemniczy ogród. Dobra, głos jakoś tam z prawej strony, mam wrażenie, dochodził. Tutaj coś znajdę? No jebany labirynt, no! Czy ja naprawdę muszę się tutaj poruszać po tym labiryncie? Proszę bardzo, piknik na ławce! Albo Jules zostawił śniadanie. Okej, czy on się opiekował kimś? Przynosił jedzenie? Bo tutaj jest co, mleko czy coś do picia i kawałek chleba. Tak jakby on faktycznie się tutaj kimś opiekował, tą różą oczywiście. Mam nadzieję, że nie chodzi kurwa o kwiatek róży, bo tam były chyba róże wcześniej. Oho, krew na ziemi? To jest albo płatki róży. O, chyba płatki róży. What is it? It's something very important. Promise me you'll keep it safe. No dobra, dość tajemniczo. Co Róża mogła chcieć, żeby Ryszard dla niej przechował? This way, silly. Ryszard nadal brzmi tutaj... Ja znowu mam iść w lewo? Ryszard tutaj brzmi jak dziecko. Dlatego wątpię, żeby to był dorosły Ryszard, który dorwał się do swojej kolejnej ofiary. Chociaż nie, bo przecież jakby tutaj było powiedziane, że to spotkanie córki Tomasza wybudziło w nim te demony. Over here. Czy tam sprawiło, że te demony dopiero go opanowały i zaczęły mieć nad nim władzę. Demon pedofilii, proszę, jakie piękne wytłumaczenie. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hmm. Niemiła ta Róża jest. Mówię wam, może jego po prostu pojebało i rozmawiał z kwiatami. Nie można wykluczyć takiej opcji. O kurwa. No tak ładnie było. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Ty, no to ja tutaj tyle czasu zapierdalam, a ty mi mówisz, że już się dzisiaj nie spotkamy, naprawdę? O Jezus, to była interesująca podróż. Real cute. So, where do we go from here? Tak właśnie, gówno mi to powiedziało tak naprawdę. Była jakaś Róża, której, nie wiem, jedzenie chyba przynosił, spotykał się z nią i tyle. Czy ja teraz dam radę stąd wyjść, pójść gdzieś indziej, czy może w tym pokoju coś się więcej teraz znajduje? Albo muszę się cofnąć, albo znaleźć coś tutaj. Ten obraz już mi chyba nic nie da, tak mi się wydaje, jak to kliknę jeszcze raz. Nie. Dobra, czy w tym pokoju już nic nie ma konkretnego? Widzenie mi nic nie pokazuje. Żadnych drzwi, dodatkowych przejść, które są oczywiście niesamowicie pokazane nam jak na dłoni, a ja jestem głupi i je omijam? Chyba nie. Więc się cofnijmy. Ta gra lubi tutaj nam dorzucać nowe elementy do otoczenia, kiedy akurat nie patrzymy. Okej, korytarz był bardzo krótki. Dobra, czy te schody teraz są dla mnie dostępne? Dobra. Oho, matka znalazła sobie sponsora. I promise, Dad, I protect you. I know, honey, and he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough. Przejdzie jakiś szlam, smoła na ścianach. No autentycznie błyszczy się jak psie gówno to wszystko, co jest na ścianach. Ja nie wymyślam. Ja nie mam żadnej koprofilii, żeby tutaj marzyć o odchodach, ale to tak wygląda. To nie powiecie mi, że nie. Obrzydliwy jest jego mózg. Zresztą to, co się tam w niej wiedziało, też było podobnie obrzydliwe. Jak zaczęliśmy wchodzić do tej świetlicy i dalej. Hey, come here. I need you to do something for me. Ojczym, no tak no. Ta zaopiekuje się nami, pewnie
O, może to ojczym go wykorzystywał. Miał dobrego ojca, ale ojczym go wykorzystywał później. Ha. Czy te poszywane z pseudo jakimś szkieletem w środku macki z gówna utkane mają symbolizować narzędzie zbrodni oprawcy? Czyli medycznie zwanego fallusa? Nie wiem. Niczego nie mam, dobra, czyli coś tam mogę posadzić. No to przejrzyjmy pokój. Tutaj coś się znajduje na tej półce. Widzenie, cyk. Magiczna książka. Wygląda jak jakiś kurde moralonomikon wyciągnięty z tego, jakiejś armii umarłych, obity w ludzką skórę. Chociaż chuj, tutaj wszystko wygląda jakby było obite w ludzką skórę. Więc nic specjalnego. Przepraszam, czy ja mam... Just like his mother. No, fajnie matka, dobrego se faceta znalazłaś, naprawdę. Naprawdę taki koleś, zajebiście. No, browara to bym z nim obalił, nie jednego, nawet dwa. Oh, what, you want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Ta, no, te takie gówniane fiuty chyba reprezentują ojczyma, takie mam wrażenie. Dobra, co jeszcze tutaj wynajdziemy? Nie wiemy, co tam mamy położyć. Pewnie browara, jak znam życie. Zdjęcie? Nie, jak nic, chodzi o browara. Dobra, tutaj jest pusta butelka. A, mogłem zdjęcie obczaić, a już nie mogę. Na stówę chodzi mu o alkohol. Pewnie pił, palił, bił. I być może też wykorzystywał seksualnie. O chuj. Okej, to... Przyjemniacze, kurwa, no. Autentycznie. Najlepszy przyjaciel z tumilowego lasu, tak na niego mówili. Zdjęcie ślubne, to on raczej nie będzie chciał tego widzieć, no bo kurwa. Zmarły były mąż jego obecnej baby. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Daj mi spokój! O, jak mi przyjebał! Dobra, nie skontrowałem na czas. O, wyobrażacie sobie taką sytuację? Macie ojczyma, który was bije, ale wy potajemnie uczycie się u mistrza Miyagi karate. On wam jakiegoś kurwa lepa sprzedaje, a wy nagle... Haja! Haja! Hu-ha! I kurwa... Połamane giry. Gotowe. Dobra, co ja jeszcze mu tam mogę położyć? Czy ja nadal mam mu coś tam położyć? Czy mam przejść obok po prostu, kontrując jego uderzenie? Spróbujmy skontrować uderzenie. No dawaj! Uuu! Co tam, zdziwko, frajerze? O chuj, uciekam. Jo! No i to uderzyło w ziemię! Kurwa, co to za hitboxy są zjebane? Czy ja mam stąd wyjść teraz? No nie wyjdę teraz stąd. Jak ja mam cię pokonać, ty chuju? Jeden. Coś tu jeszcze gdzieś leży? Nie widzę żadnych znaków, które by to sugerowały. Uderzenia też wykonać nie mogę. Dobra, wal! Haha! Ha! Tak, coś czułem. O, czyli tak faktycznie było. Spuścił w pierdol ojczymowi. O, spierdalamy stąd. To jest naprawdę nieprzyjemny dom. Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster to się kurwa chowa przy tym, co się tutaj odpierdala. Patrzcie, mam wrażenie, że Marianna korzysta ze studni dusz, a on tak jakby czerpał negatywne emocje, ten eteryczny Thomas, żeby siebie zasilić. Jest miejsce, gdzie ten Ryszard płakał, ewidentnie cierpiał, zlany czy okrzyczany, a ten ma takie kurwa zajebiście, no, darmowa mana. Och, kolejne macury. Jebać starego. Na wersalce leży stary pijany i dostanie wpierdol od Marianny. No dawaj. Pyk, kurwa, do widzenia. No i się kurwa chłop może schować w sytuacji, kiedy ja operuję tajemniczą mocą medium. Normalnie za cicho się słyszę. Matka Ryszarda. Ty, no on jej spuszcza solidny wpierdol, kurwa. Suty są odkręcane z gwintów. Boże, jedyny. Wygląda jakby operację bez znieczulenia przeprowadzał. Halo? Co się tutaj odpierdala? Wait, co? O Jezus. Ona chyba szlochała? Useless.
Czy ona szlochała, bo on zabił Ryszarda? Argumentując, że no sorry, nie obroniłeś matki. Jesus. Dawaj, duchowe uderzenie. Kolejny obraz przed nami. Okej, no Ryszardzik, muszę przyznać, to jest dobre origin story niezłego złoczyńcy. Dobra, lećmy przed siebie w takim razie, znowu zakazany ogród, czy tam tajemniczy. Kim jest ta cholerna róża? Nadal nie wiem, poza tym, że kwiatem. Ale obstawiam, że to raczej imię dla człowieka. Płatki tutaj na ziemi pospadane. Jakieś takie bardziej wyschnięte się wydają być. Tutaj kolejny rysunek. Zapewne... O, halo, te FPS-y. Czy on ją malował? Wiemy już, że Ryszard... Richard, where are you? Ryszard się dogadał ostatecznie z Tomaszem, ponieważ opiekował się nim. Jakby nie wychowywał go, ale byli bardzo blisko, a może i go wychowywał w pewnym stopniu, w pewnym znaczeniu. I rysował to, co on widział dzięki tej swojej mocy medium. Więc te rysunki to już jest, to są na pewno rysunki Ryszarda. Bo widać, że miał jakieś Richard, ciągoty do sztuki. Jeszcze córkę tego, córkę Tomasza, czyli zapewne Smutkę też rysował. Co my tutaj znajdziemy? Mamy znowu ćmy wokół lamp, to nie oznacza niczego dobrego. Okej. Zapewne chciał się wdać w ojca, który też obiecał, że będzie ich bronił. Czy że on teraz musi bronić matki? Może na jakąś misję się wybrał? Mam wrażenie, że on coś chce zrobić tej róży. Taki troszeczkę wydaje się być zaborczy w tym wszystkim, co mówi. Nie, nie, nie idź, zostań, ja cię obronię, wszystko będzie dobrze. Dobra, damy radę teraz dotrzeć do tej gazebo, czy nie? Nie, dobra, on teraz chce, bo ona zostawiła jego? Nie do końca ogarniam, co się tutaj dzieje, ale no nieważne. Na środku tego wszystkiego jest krzak róży. Też bardzo symboliczne. Małem, idę przed siebie i zwiedzam. Ryszardzie! Ach, chuj! Znowu jasno. Jak ty tak możesz w ogóle? Nie dowiedzieliśmy się tutaj jakoś niesamowicie więcej. Jakby zaczął odtrącać tą różę, bo kurwa zabił człowieka. Miał wyrzuty sumienia. Może ścigała go policja. Mami? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men come to our house tonight. No, policja? But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Oh, chuj. Ty, a może ona została prostytutką, na przykład, żeby opłacić rachunki? What is this? No, stay away from me. Ej, ojczym dalej żyje? To jest jakby wcześniejsza wizja. Get away from me, you bastard! No! No! Let go of me! No, please don't! Co się stało ojczymowi? Chciałbym dostać jakąś bezpośrednią odpowiedź. Jesteśmy na strychu. A tam mamy kolejny obraz do sprawdzenia. Jesus! Ale muszę tutaj jakieś negatywne emocje znaleźć. Co się stało Ryszardowi na strychu, co może mnie naładować? Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Kolaborator. Ha. Huh. O co chodziło? Czyżby nasz ojciec jednak nie był taki święty? Steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. Pierwszy dom z lewej nad rzeką, rośnie przed nim stara wiśnia. Ukrywają ich w spiżarni pod podłogą. Czasem dają im wyjść, rozprostować nogi, zwykle późnym popołudniem. Niektórzy z nich czasem nawet wychodzą gdzieś na zewnątrz, pewnie szukają jedzenia, najlepiej przyjść nocą. Ło kurwa! To była ta róża, jak nic.
przetrzymywali jakichś tych, nie jeńców, tylko no tak jak w tych bękartach wojny, jak chronili Żydów w swojej piwnicy, kiedy hitlerowcy szukali. Tak, oni też Żydów chowali, przecież to jest ta Gwiazda Dawida chyba, tak to się zwało. O kurwa! Swiftly punish! O Jezus Maria, no to są na pewno mocne negatywne emocje. Jesus. Okej. Zasajmy energię, odblokujmy obraz. Zobaczmy, co tam zobaczymy dokładnie. Dobra, czyli oni ukrywali, czy ojczym ukrywał tych ludzi gdzieś w spiżarni? Nie wiem. Nie jestem pewien, kto ukrywał tych ludzi dokładnie. Zobaczymy. Może nasz ojciec i matka byli dobrzy, a ojczym na przykład wezwał tych... Wezwał ich, żeby ich zgłosić. To nie, znowu zapierdalam po labiryncie. Idziemy śladem macek. One wskazują mi właściwą drogę. Kontra, suko! Hadusz! Kurwa. Hadusz! Wszystko rozpierdolę. Idę trochę za głosem, żeby się nie zgubić w tym całym labiryncie. Mam nadzieję, że trafię. Teraz już chyba uda mi się dojść do tego gazebo. Grzyby tutaj rosną jeszcze. Cyk! Okej, załatwiony. Nie, nie do końca załatwiony. To nie była po prostu idealna kontra. Na idealnej kontrze one płoną. Ten to nie trafił w ogóle, frajer jebany. Dobra, a... Okej. Róża zginęła. Czyli wychodzi na to, że chyba ojczym zgłosił w tak... Kurwa mać, pieprzone macki. A tam są kolejne? Tutaj gdzieś były zaraz kolejne. Cyk! Umieraj! Może muszę zniszczyć wszystkie macki? No dobra, ewidentnie Róża była Żydówką. Trochę mi się to kojarzy z tym. Z filmem... Kurwa, jak to było? To co Taika Waititi tam gra Hitlera? Jojo Rabbit, o tak to się nazywało. To znowu mam iść tędy? Nie, czekajcie, muszę iść za głosem. Ewidentnie muszę iść za głosem, czyli tutaj może w lewo? Ty, no tak perfekcyjnie robiłem te labirynty do tej pory. Oho, no to już trochę mroczniejszy obrazek, róża jest zamazana. Mroczna historia, muszę przyznać. Weź się odezwij jeszcze raz, to was znajdę. Cofnąć się muszę być może? Bo iść jeszcze dalej przed siebie? Nie wiem, tak sobie tutaj biegam. Na luzie, a zaraz jakaś macka mnie jeszcze pierdolnie. Nie wiem, w którą stronę idę, kurwa. No nie bez powodu jest to labirynt, ale nadal. Wiesz, klarowność tego wszystkiego by była dobra. Wróciłem do miejsca, z którego zacząłem. Ja pieprzę. Dobra, lecimy jeszcze raz. Zaczynam się trochę ekscytować tym, co się tutaj dzieje. Nie do końca mam klarowność. Ten ojczym mówił o tym, kim jest kolaborant i zapewne chciał się ich pozbyć. Więc być może właśnie... Ale znowuż matka powiedziała, że zaprosiła jakichś ludzi. I ci ludzie brzmią, jakby przyszli tutaj pozbyć się tych Żydów. Czy on może ją zastraszył, żeby ona ich zgłosiła i doprowadziła do tego, żeby ich zabrano? Sam nie wiem. Tam już chyba szedłem. Tutaj może w prawo? Tędy nie szedłem? Sam nie wiem. Były tutaj macki, nie były? Ooo, tutaj nie przejdę? Naprawdę? Kurwa, tutaj mam zablokowane? Tarczo, rozświetl mi do okolice. Nie wiem. Dobra, nie, tutaj nic nie zdziałam, tam nic nie ma. No to pozostaje mi iść tutaj w lewo. Dawaj, rosyjski szachisto, dasz radę. No bo tędy nie. Tutaj. No to przejście musi kryć odpowiedź, której poszukuję. O, tu jeszcze coś mamy. O, żarcia nie ma już. Chleb zjedzony, mleko wypite. Nie ma co płakać po rozpitym mleku. Jesus. No jest ta Gwiazda Dawida. Drabina Jakubowska. Dobra, wydaje mi się, że na lewo powinienem teraz iść. Żadnych macek tutaj po drodze nie widzę. A nie, przepraszam, są kolejne. Hello, Matsuro. Zium, kurwa, kontra. Elo, to jest gra normalnie. A ktoś mówił, że nie ma walki w medium. No, no jest, jest. Ale trzeba tylko kontrować. Dobra, chyba to mamy. Idziemy do gazebo. O kurwa, nieważne, to żadne gazebo, to jakiś jebany wielki demon.
chłopco szyi nie ma i sześć rąk. Jak on chyba normalnie świat podtrzymuje na tych łapach. Jesus. Is that you? Bardzo creepy. A ja nie mam many na uderzenie. Co my tu znajdziemy? Oho, mamy już dorosłego Ryszarda, który mówi o kwiatuszku, czyli córce Tomasza, jak nic. Lily? Tak, była róża, potem lilia. Ja pierdolę. Dzieciożerca, gniewny ryk. O kurwa, no demon dzieciożercy to już poważna sprawa jest. Ty, no to co? Mogę zassać to i lecieć przed siebie chyba. A? Nie rozumiem tylko dlaczego, znaczy zwykle pedofilia wywodzi się z jakiejś być może, czy molestowanie dzieci ma jakieś źródło w traumie w dzieciństwie. Ja rozumiem, że jego traumą mogło być to, że jakaś jego przyjaciółka na przykład została zamordowana, bo była Żydówką w czasach II wojny światowej i ktoś tam doniósł, ale ostatecznie... Jesus. Dobra, ten eteryczny Tomasz to widzę doświadczony w napierdalaniu potworów jest. Czy ja mam coś tutaj kontrować na przykład? Czy on będzie mnie bił? Kurwa, nie wiem, boję się, wygląda jak wielka dżdżownica. O, ty, coś tutaj leżało? Nie, to mi tylko światło mignęło, dobra. Dzieciożerca jest strasznie pojebany. Czy on tutaj jest zakotwiczony, jaki Bebzon ma wielki? Kurwa mać. Jebnę! Jebłem. Ty, no i tak, jest uwięziony tutaj ten dzieciak. Eteryczny Ryszard. Wydaje się być stosunkowo nienaruszony, jeżeli chodzi o ciało, tylko ma jakieś narośle dziwne. Trochę mu tam mięsa brakuje. Somebody. Czy ona jest w jego brzuchu? Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Eteryczny Tomasz to w ogóle zero strachu. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? Oj, nie, nie, zdecydowanie. No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. Dobra, on go nie chciał uratować, wyegzorcyzmował jego dupsko z tego świata. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Ty no, Marianna prosto do nas mówi. I jest ten potwór tam na zewnątrz, chyba ten sam. I ta zbita gówna, która się skrada do mnie. Oh. Who the hell are you? Beast. Oh. That's what he is. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. On wygląda jak boss z Diablo. You're him, Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound, the sand
crying on the stump. All because of her. I know you, Jelly. You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. Zapewne Tomasza ma na myśli. Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Tak, już lecę. Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Już lecę uwalniać zmaterializowaną postać pedofilii. Will you? Nie, nie, raczej nie. I'm just the fairy man. Be gone. Richard. Red house. O co chodzi z czerwonym domem? Marianna odesłała dzieciożerce. No to było nieprawdopodobnie pojebane. It wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? Czy ty jesteś córką Tomasza? This man, Thomas, was he part of my own past? Coś tutaj jeszcze pojebanego wyjdzie na wierzch, bo jak pamiętacie, Marianna jest adoptowana, nie znamy jej prawdziwych rodziców. Jakikolwiek jej związek z Tomaszem, Smutką, Ryszardem jeszcze jest do odkrycia potencjalnie. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Nie, czemu musimy iść do lasu? To ja już wolałem po budynku chodzić. Chociaż, nie no. Kurwa, czy w lesie, czy w budynku nadal może mnie baletowy stary dorwać. Jezus Maria, dobra. Moi drodzy, ten odcinek będziemy kończyli. Mam nadzieję, że się wam podobał. Był całkiem ekscytujący. Dowiedzieliśmy się paru różnych rzeczy. Tomasz jest medium. Jest, był. Nie wiemy, jaki jest jego obecny status. Może być, kurwa, nawet w Turcji na all inclusive.
a dzwonił, żeby zrobić nas w chuja, ale pewnie gdzieś go tutaj znajdziemy. I on się zajmował niszczeniem dusz, tak jak ten dzieciożerca go opisał, a Marianna, jak sami ostatnio widzieliśmy, zajmuje się raczej pomaganiem duszom, żeby je odesłać, żeby przeszło na drugą stronę, ale dzieciożercy się chyba pozbyliśmy, bo ewidentnie mamy też taką moc. Tak więc, kurwa. Okazuje się, że Tomasz zniszczył chyba, nie wiem, duszę Ryszarda, ale został demon, który go wtedy pochłonął i ten demon utknął tutaj w Niwie, bo on, obstawiam, przyjechał do jakiegoś jego pokoju wewnątrz Niwy, dlatego on był przyczepiony do tego miejsca i Smutka tutaj się go bała. No trochę pojebane. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jak wy jesteście w stanie sobie uzmysłowić tą historię, która nastąpiła w przeszłości Ryszarda, to co widzieliśmy jako eteryczny Tomasz. I co? I może się nam to uda wszystko fajnie razem poskładać do kupy. Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało, i dajcie znać, czy wypatrzyliście jakikolwiek moment podczas odcinka, gdzie puls skoczył do góry. Chociaż teraz to już nic się przed wami nie ukryje, bo poprzednio skoczył do 100, kiedy gadałem o laleczce. Tak więc, o kurwa, muszę się być na baczności, jestem na celowniku. Dzięki, trzymajcie się i pa pa.